Dziś mamy dzień w miarę szczególny na naszej uczelni, gdyż gościmy osobę szczególną, parlamentarzystów, autora wielu książek o tematyce miłości i seksualności człowieka, księdza Piotra Pawłkiewicza. Skoro został wywołany temat polskich parlamentarzystów, z doświadczenia wiem, że niektórzy pytają, jak to jest w polskim parlamencie. Rzeczywiście od 8 lat tam służę, jest nas dwóch księży, jeden jest kapelanem kaplicy sejmowej, ja jestem duszpasterzem parlamentarzystów. Parlamentarzyści przyjeżdżają do Warszawy raz na 2 tygodnie i dzień jest dość mocno zajęty, więc na duszpasterstwo nie ma za bardzo czasu. Oni są oczywiście w swoich duszpasterstwach, których się bardzo chętnie. A przepraszam, jak u Pana w rodzinie? Z żoną? Wszystko się dobrze? Z córką się Pani kłóci? Proszę Państwa, nie oczekujmy bajek. Teraz jak się Tusk spotkał z Kaczyńskim, ktoś powiedział, no właśnie, tak powinno być. W ogóle opozycji nie powinno być. Ja mówię, był taki okres, że w Polsce nie mieliśmy opozycji. Przez 40 lat nie było opozycji. Zgoda była Front Jedności Narodowej. Kochani, będą spory, są spory, byle były w miarę kulturalne, byle się nie tłukli w polskim parlamencie. Mój sukces, mówię, to się jeszcze za mnie nie tłukli. A w innych krajach się nieraz potrafią sobie skoczyć tam. Także oczywiście jest proste, kiedy się ogląda. Poza tym pamiętajcie, że media pokazują te spory różne parlamentarne, dlatego że ludzie chcą oglądać. W tej chwili, jak się zrobiło to w Polsce, natychmiast spadła oglądalność wszystkich programów informacyjnych. Jak jest awantura, to oglądalność programów informacyjnych rośnie. Parlamentarzyści grzecznie, panie z LPR powiedziały, poprosimy nasz dziennik dla panów z SLD. Panowie z SLD powiedzieli, poprosimy Trybunę Ludów dla pań z Ligi Polskich Rodzin. Z uśmiechem wymienili się gazetami i indoktrynację zrobili. Więc to tak, kilka słów. To nie jest takie proste, powtarzam, żeby to wszystko idealnie. Tak samo jest opozycja jest narodowych. Trudno, żeby się nie sprzeczali, żeby nie było tych różnic z nami. Natomiast to tylko tyle, bo ponieważ tu, tak jak mówię, padła ta nazwa kapelan parlamentarzystów, duszpasterz. Natomiast jeśli chodzi o te treści, które mówiłem na innych uczelniach, ale ponieważ na Wacie jestem po raz pierwszy, poza tym pokolenia przemijają. To, co mówiłem przed 4 lata, żeby się na uczelnię do Warszawy zdobyć magisterium i zdobyć coś jeszcze. Niektórzy z niepokojem mówią to o wczasach, mówili turnus mija, ja niczyja. Edukacja w Warszawie mija, ja niczyja. I co robić? Więc to jest temat, no tak jak mówię, ważny, ten damsko-męski, on się ciągle przewija. Niektórzy ludzie właśnie mówią, że w Warszawie czy na... No i człowiek siłą rzeczy staje się ekspertem także od tych spraw, ale to jest piękny temat. Seks wymyślił Pan Bóg dla dobra człowieka, a wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. Ale nie będzie od razu o seksie, tylko na początku o tożsamości. 5 milionów ludzi w Polsce, powtarzam, to nadaje się do psychologa. Tak mówią statystyki, można z nimi polemizować, ale niewątpliwie gabinety psychologów. Świadczy to o jakiejś ludzkiej alienacji, wyobcowaniu, niepewności, że ludzie nie mają mocy do życia, no to propagowanie narkotyków, używek, to wszystko świadczy o jakimś kryzysie duchowym człowieka. Bodźców, żeby żyć, to już zaczyna sięgać jakiegoś obłędu. To jest coś nieprawdopodobnego, jak ludzie są zagubieni i próbują rozpaczliwie szukać drogi. Ja w wakacje, nie mam telewizora w domu, ale w wakacje gdzieś tam jeszcze gdzie ten telewizor był i trochę na niego popatrzyłem i włączyłem któregoś dnia komercyjną stację o godzinie 16. To nie to, że to była 23 czy 2 w nocy. 16. Tysiące dzieci przed telewizorem. Jakaś pani opowiadała o dziecka, no jej ciało się zmieniło i mąż i nastąpiły szczegółowe informacje, co tej pani się zmieniło tak fizjologicznie, jakie części ciała się pozmieniały, jak mąż, jakie pieszczoty kiedyś jej robił, a teraz jakie pieszczoty nie robi. I po prostu głos na głowie 11 w ogólnodostępnej telewizji analiza życia seksualnego ze szczegółami jakiegoś małżeństwa. Czy jeśli Państwo kupicie ostatni wprost, przeczytacie, co się dzieje w kulturze, w Niemczech, w teatrach, w jednym z teatrów aktorzy biorą królika, ukręcają krwią z kropią widowni, prezentowanie narządów rodnych i to jest już standard taki, no, przepraszam, oddawanie moczu na kolegę aktora, czy takie rzeczy. To jest, proszę Państwa, to już jest szaleństwo, przestały jest zagubienie. A na czym ono polega? Na utracie tożsamości. Na utracie tożsamości. Dlaczego tym ludziom jest ciężko? Dlaczego rzucają się w takie szaleństwa? Bo nie są u siebie. Kochani, nie z tego doświadczył, choćby jak pojechał do cioci. do Krakowa, do Częstochowy czy do Szczecina, jaki człowiek się robi słaby, kiedy nie jest u siebie. Niepewny. Zwróćcie uwagę, jak jesteśmy u kogoś i zgaśnie światło, to idziemy tam. U siebie, to ja wiem, że tu jest kontakt, że tu jest wersalka. Nawet po ciemnikiem to się można wytrzeć, a to mydło to jest dla gości czy nie dla gości. Jak wracamy do siebie, no nareszcie jestem w domu, moje kapcie, mój szlafroczek, moja kawa, mój kubek, mój telewizor, mój braciszek, no przygłupi, ale za to mój, no, przewidywalny. Czy panowie, jak się jeździ samochodem po obcym mieście? W Warszawie, to człowiek wie już, jak jeździcie po Warszawie, to tu się skręca, tu zielona strzałka. Jak ja zobaczyłem w Łodzi zieloną strzałkę w lewo na skrzyżowaniu, to myślałem, że zwariuję. W obcym mieście przegląda po tych blokach i tylko czeka, komu wjeździł bagażem. Natomiast w Warszawie, jak ktoś ma swoją trasę, to się może zamyśleć, czy samochodem dojedzie, w ogóle nie myśląc, jak jedzie i te światła jakoś kątem oka widzi. Ludzie odchodzą od siebie, od swojej tożsamości. A skąd my wiemy, kim ja jestem? Do czego ja mam wracać? Pamiętajcie, w chrześcijaństwie mi się to zdanie tak spodobało. Chrześcijaństwo nie polega na tym, żebyśmy... Chrześcijaństwo polega na tym, my się nauczyliśmy różnych masek, różnych zachowań, różnych gier i gierek. I teraz sami już niekiedy... Pamiętam, jak rozmawiałem kiedyś z jednym chłopakiem, który mówił, że wobec matki bywa często wulgarny, mówi do niej ode mnie, kozak, który się na wszystko kontroluje, wszystko jest zanalizowane. Wobec dziewczynki jest ukochanym rycerzykiem. Byłem chrześcijaninem, który mówi, rany boskie, proszę księdza, ale na rozrabiałem, pewnie pójdę do piekła. Ja pytam, ty, który ty jesteś prawdziwy? Ten, co matce mówi, głupia jesteś. Ten, co kumplom mówi, wyluzuj mistrzu. Ten, co mówi swojej dziewczynie, pocałuj swojego rycerzyka. Czy ten, co na koniec przychodzi do konfesjonalnym, mówi, księdza, się boję śmierci. I oni często mówili, księdza, ja już nie wiem, który jestem. Już nie wiem, który jestem. Najbliżej swojej tożsamości jeden z księży powiedział, i to jest chyba słuszne, jesteśmy wieczorem. Jeśli jesteś sam, jeśli mieszkasz sam w pokoju, ale musisz być sam. Godzina 11, zamykamy drzwi, czy mieszkamy z rodzicami, wrzucamy sobie piżamkę, włączamy komputer, tu się podrapiemy, tam się też podrapiemy. Wytrafili, proszę Państwa. Wszyscy robimy rano mądre miny.